Marta Czarnecka-Wojda, to jest Zielony Zakątek. Witam Państwa serdecznie. Jesień to czas naprawdę wzmożonej pracy dla ogrodników. Sporo rzeczy trzeba zrobić w sadach. A jakich konkretnie? O tym już Pani Angelika Suchodolska. Witam Pani Angeliko. Dzień dobry. Pani Angeliko, co na początek w październiku robimy w naszych sadach? Sprawdzamy pierw, czy wszystkie drzewka już, owoce na wszystkich drzewkach nam dojrzały. Jeżeli tak, należałoby je zebrać, uporządkować, przebrać przede wszystkim te owoce, które nadają się do spożycia od razu, a które do przechowywania. Przechowujemy część też w chłodniach, najlepiej w chłodnych miejscach, żeby później można je spożyć. Mamy połowę października, to jest taki moment, kiedy wszystkie owoce zbieramy, czy które z nich jeszcze zostawiamy na tych drzewkach? Najczęściej są odmiany owoców, które dojrzewają na przykład na koniec października. Czyli lub na przykład? Na przykład odmiany niektórych jabłek. Niektóre odmiany winorośli też są takie, że dość późno dojrzewają. Sprawdzamy również, czy na drzewach nie mamy oznak chorób, które są, które na ogół były. Najlepiej objawy poznajemy po liściach, jeżeli jeszcze są w liście. Wtedy stosujemy najlepiej w fazie, kiedy już nie mamy tych liści, preparat pod nazwą miedzian. On zapobiega nam jakby na zimę, zabezpiecza nam przed chorobami grzybowymi. A jeżeli nie ma tych liści już na tych drzewkach, to w jaki jeszcze inny sposób możemy sprawdzić, czy jakaś choroba zaatakowała je? Sprawdzamy stan kory również. Czyli jak to sprawdzić? Oglądamy, czy nie ma żadnych ran, żadnych narośli i takich innych rzeczy. Jeżeli nawet nie widzimy, to ja radziłabym raczej zastosować ten podstawowy oprysk w fazie, kiedy nie ma liścia. Powiedziała Pani o liściach wcześniej, porządkujemy te liście, tak, zgrabiamy. Dlaczego to jest takie ważne? Żeby nam nie zalegały, bo większość drzew, jeżeli nie robiliśmy oprysków, jeżeli będą chore, będą nam składować się przy drzewach i ta choroba po prostu tam jakoś się przezimuje. Wiosną może nam ruszyć z podwójną siłą. Jesień, czyli październik, nawet chyba jeszcze listopad, to jest też fajny moment na sadzenie tych drzewek owocowych. Tak, jak najbardziej. Sadzimy wtedy materiały na ogół kopane, czyli to jest taki wyciągany z ziemi z gołym korzeniem. Wtedy najlepiej on się nam przyjmuje. Przy sadzeniu takiej rośliny należy najlepiej przyciąć końcówki drzewek, żeby one nam po prostu poszły bardziej w korzeń niż w górę. Nie zapominajmy nigdy o zasmarowywaniu maściami specjalnymi. One zapobiegają nam jakby wkraczaniu chorób w środek i powodują, że szybciej po prostu roślina zagaja swoje rany. Przycinamy te świeżo posadzone drzewko, a co z tymi drzewkami, które już mają kilka lat? Bo tu jest też kwestia dyskusyjna. Niektórzy ogrodnicy mówią, że przycinamy teraz jesienią, inni mówią, że czekamy troszeczkę. Znaczy są dwie szkoły. Ja akurat zalecam przycinanie na przełomie stycznia i lutego. Nie zapominajmy też o nawożeniu jesiennym. Stosujemy wtedy nawozy o bardzo małej zawartości azotu, a o większej zawartości fosforu i potasu. W ten sposób nawożąc jakby zabezpieczamy, pomagamy roślinie, żeby system korzeniowy się jakby rozrósł, wsparł mocniej, żeby przezimowało, żeby nie przymarzło, a wiosną, żeby miało lepszy start. A co z bieleniem drzewek? Więc bielenie zostawiamy na grudzień, kiedy słońce jakby na jaśnie świeci, żeby nam po prostu kora, pod korą, który zbiera się sok, żeby nam po prostu jej nie rozsadziło, nie popękała nam. Jeszcze jest trochę chyba za wcześnie na takie prace, ale myślimy też już o ochronie przed zimą. Chodzi mi o osłonki. W jaki sposób przygotować te nasze rośliny do zimy? Co już powinniśmy robić? Znaczy powinniśmy się na pewno, jeżeli mamy sady, powinniśmy się zabezpieczyć. Mamy młode drzewka przede wszystkim. Powinniśmy zabezpieczyć się w to, żebyśmy mieli osłonki na korę, na dolną partię, część drzewka. To są takie osłonki przeciw zwierzętom, które obgryzają nam tą korę. Sarny, zające i takie inne. Są one w sprzedaży na ogół w sklepach. Jeżeli na przykład chodzi o... Jakieś naturalne produkty, jak na przykład słoma, niektórzy ogrodnicy też słomą ochraniają rośliny, drzewka. Tak, wtedy najlepiej się stosuje to przy różach. Stosujemy tak, robimy takie chochoły zwane. Możemy również używać do tego gałązek igliwia. Bardzo dobrze to się nadaje. W jaki sposób zabezpieczyć też nasze rośliny teraz? Czy możemy cokolwiek zrobić w październiku, żeby nie zaatakowały je jakieś choroby bądź gryzonie? Tak, jeżeli chodzi o choroby, to preparaty grzybobójcze przede wszystkim. Październik to jest dobry moment na stosowanie tego typu preparatów? Tak, jeżeli liście już na ogół pospadały wtedy. Jeżeli chodzi o gryzonie, no to wiadomo, że nornice, wszelakiego myszy i takie inne. Możemy stosować jeszcze trutki, ziarna zatrute i takie inne. Nasze sady to drzewka przede wszystkim, ale są też krzewy. Jakie krzewy mogą znaleźć się w październiku w naszych sadach? Co z nimi robić?
Są też porzeczki, czerwona, czarna lub biała. Również po posadzeniu radziłabym poprzecinać końcówki. Podobnie jak z drzewkami. Tak, jak z drzewkami, żeby po prostu one szybciej nam wiosną szybciej ruszyły, rozkorzeniły się i były po prostu szersze. Są również drzewka teraz w drzewka, krzewy, wersje szczepione, czyli na tak zwanym kiju, jak to popularnie się nazywa. Jakie nowości w tym roku, jeżeli chodzi o owoce, o te krzewy? Nowością w tym roku jest agrestoporzeczka w wersji szczepionej, czyli też na sztamce, bo na ogół mieliśmy, jeżeli już mieliśmy, to mieliśmy ją w wersji tradycyjnej, czyli w krzewie. Jest to roślina, powstała ze skrzyżowania agrestu razem z porzeczką. Owoc jest koloru czarnego, raczej bardziej po porzeczce, aczkolwiek środek wnętrze ma, tak jak agrest, zielony. W smaku przypomina, jakbyśmy do jednego pojemnika wrzucili agres i porzeczkę. Czyli eksperymentujemy trochę. Raczej tak. Powiem szczerze, że w smaku jest nawet dość dobra, aczkolwiek niektórzy twierdzą, że raczej dla koneserów. I październik to jest idealny moment na to, żeby ją posadzić w naszym sadzie. Tak. Co jeszcze? Jakie jeszcze inne nowości? Co warto, żeby znalazło się w tych naszych sadach? Polecam też, jeżeli ktoś ma małą działkę, mało miejsca do sadzenia, właśnie krzewy w formie szczepionej. Zajmują one mało miejsca, ale mamy ten owoc już. Nie musimy gdzieś kombinować miejsca, żeby duży krzew posadzić, bo wystarczy nam ten duży krzew na małym miejscu, na małym pniaczku. To jest tak, że w naszym sadzie może znaleźć się wszystko, czego tylko zapragniemy, czy jednak są jakieś takie krzewy, drzewka, które niekoniecznie ze sobą przepadają i lepiej nie sadzić jedno obok drugich? Znaczy się, przy sadzeniu należy pamiętać o tym, żeby nie sadzić koło siebie roślin, które wymagają innych warunków glebowych. Typu na przykład nie posadzimy borówki amerykańskiej obok na przykład jagody kamczackiej. No po prostu nie będą zbytnio ze sobą współgrały, bo jedna rośnie w ziemi kwaśnej, a druga raczej w odkwaszonej. Także lepiej na to zwracajmy uwagę. Czyli po pierwsze sadzimy, po drugie porządkujemy ten nasz ogród, przygotowujemy już pomału do zimy, a co jeżeli tych wszystkich prac nie zrobimy, nie będziemy cieszyć się z pięknego sadu w przyszłym roku? Raczej będziemy mieli problemy wczesną wiosną, gdy zaatakują nam szybciej choroby, no i ten bałagan nam zostanie. Pani Angelika Suchodolska, dziękuję pięknie za wszystkie porady. Dziękuję również.